Oficjalnie placówka obchodzi swoje 50-lecie, ale jej historia sięga 1933 roku, kiedy w Radomiu powstały pierwsze oddziały szkoły specjalnej. W ramach świętowania odbyło się w mieście wiele ciekawych wydarzeń, m.in. konferencja Rozumem objąć, rzecz o wczesnym wspomaganiu i kształceniu zawodowym, spartakiada dla uczniów i integracyjny rajd korczakowski. 6 października w kamienicy Deskurów odbył się też niezwykły koncert. Były gratulacje, przemówienia, wspólne muzykowanie i wspaniały poczęstunek przygotowany przez uczniów. Bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy zajmuje szczególne miejsce nie tylko na mapie oświatowej Radomia, ale nie boję się tego powiedzieć, regionu, województwa, a nawet całego naszego kraju. Ośrodek prowadzi kształcenie dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością na poziomie szkoły ponadpodstawowej, w branżowej szkole pierwszego stopnia, publicznej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. Oferuje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole drugiego stopnia. Placówka oferuje także wsparcie dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Realizuje się tam korczakowski model wychowania w ujęciu nowoczesnej pedagogiki. Absolutnie naturalnym i obowiązkowym jest dzisiaj moja obecność tutaj, dzisiaj z Państwem w Radomiu, ale ponieważ o Januszu Korczaku tak wiele, to jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna z mojej perspektywy, jest takie odznaczenie, odznaka honorowa za zasługi dla ochrony praw dziecka. I tam wokół postaci Janusza Korczaka, właśnie tej, jest taki napis Infantis Dignitatis Defensori, obrońca godności dzieci. I w zasadzie po Januszu Korczaku teraz każdy z Państwa jest takim obrońcą godności praw dzieci. I za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Podczas uroczystości nagrodami prezydenta miasta Radomia zostały wyróżnione dyrektor ośrodka Renata Żabicka oraz wychowawczynie Katarzyna Grygas i Beata Nawrot. Podczas gali został także odczytany list ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka.